Was serdecznie, moi drodzy, Arek od Drukarek z tej strony. No i dzisiaj znalazłem Rozynka. To znaczy klientka mi przyniosła Rozynka. Jest to urządzenie Brodera, które ja na polskim rynku wcale nie widziałem, a dużo już widziałem. Zobaczcie, to jest właśnie to coś. Ja to odblokowałem, to urządzenie, by trzeba było sprawdzić, czy ono w ogóle drukuje. MFC 5460CN na LC1000. Wygląda dość zacnie. Drukar. Jak to z niemiecka. To na rynek niemiecki wychodziło, ale co ciekawe, jest język polski i był. Przepełnienie również, ale podobno dobrze drukowała do samego końca. Jak to są relacje klienta, oczywiście klientki, ale jak to dokładnie wygląda, nie wiem. Dlatego mówię, uruchomię kamerę i zobaczę to razem z wami, bo to jest ciekawy case. Podobno atramenty są, zobaczcie. ADF w jakimś takim starym wykonaniu, ale jest skaner. Wygląda to mniej więcej podobnie jak DCP-395, dobrze? 165 stare, naprawdę już wiekowe. Ja miałem nawet chyba 365 albo co. Nie, przepraszam, DCP-330C to był chyba mniej więcej podobny standard urządzenia. Menu, ustawienia. Co tutaj znajdziemy w ustawieniach? Specyfikacja aparatu jest to samo od lat stosują we wszystkich urządzeniach, ale poczekać, co tu jest, tak, i to kliknę, to się nic nie dzieje, a quality, standard, aha, kopiarka i druker, co to jest, a jest, wydruk testowy, ok, klik, start, w tym przypadku farbę, bo to z niemieckiego wychodzi, tutaj są, tu jest legenda do tych tematów. Jakieś czyszczenie się uruchomiło. Co ciekawe, w środku bardzo zacnie to wygląda. Ja tutaj zablokuję czujnik, żeby on tam nie reagował. Zobaczcie sobie. Ja tak stare urządzenie, które dekadę to już miało parę ładnych lat temu. To całkiem dobrze wygląda, nie? Poza tym, że zażyłku plastiki to jest normalne od użytkowania, od światła i tak dalej. To jest naprawdę ciekawy rodzynek. Jestem ciekawy, zobaczcie, co to będzie drukować i jak to będzie drukować. Tusza ewentualnie się zaraz podmieni, bo mam LC1000, zobaczyłem, chociaż już dawno nikt ode mnie tego nie kupował. I zobaczymy, czy to po prostu ruszy, nie? No, pokaż to. Czyszczenie, proszę czekać. Jak atrament zejdzie, no to zejdzie, ale jestem ciekawy. Czy i ile z siebie wytarga ta drukarka? Klientka mi przyniosła ostatnio właścicielka tej drukarki i przywiozła mi dwa kanony, ale one mają zarżnięte głowice, one są też drogie, ale te z tyłu głowy chcę chyba naprawić tego jednego z kanonów, zobaczymy. To znaczy znowuż innego, nie wiem, dużo tych drukarek ta pani posiada. Dobra. Idzie na głowę kamera, chwila, moment. I zobaczymy, co to jest warte. To czyszczenie chwilę chyba potrwało, dawno to nie było uruchamiane. Jeszcze wykasowałem mu licznik. Nie wiem, jak wyglądają pochłaniacze. Dobiorę się do wnętrza tego urządzenia jutro, ale tylko chciałem zobaczyć, jak po tak długim czasie od produkcji i startu ta drukarka drukuje. No poczekajmy. Poczekajmy chwilę, ja zaraz wracam do was. Niech sobie tą opcję przejdzie, zrobimy start i zobaczymy, jak to drukuje. Będzie pierwsze wciągnięcie kartki. Idzie? Idzie. Zerknijcie też. O. Trochę jej się popieprzyło. Kartkę wypluła, nic dalej nie idzie. Okej. Wiem, w czym rzecz. Chodzi o to, że wymusiłem drukowanie strony testowej, a uruchomiła się opcja czyszczenia. I wtedy jest taka procedura. Procedura pewnie była zachwiana i tak dalej. Jeszcze raz idziemy. Tak, wydruk testowy. OK. Ja kliknę sobie OK. Jakość. OK. I kliknij start. W tym przypadku jaki włączymy, taki włączymy. Ktoś mnie zarzucał, że dlaczego powrót naciskam? Obojętny, przyjacielu. Obojętny, który naciśniesz. Aha, chyba teraz nie ma papieru. Coś mi się tak wydaje. Dobra, już. Jedna kartka była tylko w podajniku. Mm.
Dobra. Wróćmy sobie kartkę papieru. I jeszcze raz to samo. Powinno zgłosić, że nie ma papieru i tak dalej. Dobra. Standard, jeszcze raz. To coś, według testowy. Klikamy OK, jakość druku OK i wciśnij start. Jedziemy. Tym razem nacisnąłem sobie czarny klawisz. No i sprawdźmy. Kartkę wciąga, zacięć brak. No i powiem wam, że ona coś tam pluje, nie? Zobaczcie, a pani miała rację. Zobaczcie na to, jak to stało tyle czasu, to ma ponad dekadę. Jakość jest ok, ja kliknę, że jest nie ok, czarny ok. Nie, nie, niech sobie przeczyści, jest też parę razy, ale musicie przyznać, że no jest sztos. Stary MFC 5460N. Zobaczcie, drukarka, która ma naprawdę bardzo dużo lat, stała pewnie miesiącami, przy pierwszym wydruku nadaje kolory. Idealnie nadaje się do reanimowania, do wydruków. Ja przekonstruuję to urządzenie, bo jestem bardzo, bardzo ciekawy, żeby ona drukowała. I zobaczcie, im starsze, tym lepsze to urządzenie. Nowe już naprawdę nie. Mamy on tu pod spodem, zobaczcie, co tam możecie nie zauważyć. Modelu 425, ktoś mi kiedyś pytał, czy one są dobre. No takie są dobre, że tego naprawić nie idzie, bo nie, nawet nie znalazłem głowy. One niby są podobne jak do 500 i tak dalej, ale całkowicie różnią się odlewem tego plastiku. A to coś, co ma ponad dekadę, chcę drukować. Miejcie wspaniały weekend, bo zaraz jest weekend, nie wiem kiedy to opublikujemy i do zobaczenia w przyszłym tygodniu, miesiącu, zobaczymy. Printworld Sklep to jest reklama, subskrybujcie, udostępniajcie, komentujcie, lajkujcie. Dzięki, cześć.